to, żeby móc wystąpić na juwenaliach Politechniki Lubelskiej. Mieliśmy tę przyjemność doświadczyć tego 2 lata temu. Teraz uważam, że jesteśmy bogatsi w doświadczenie i mądrzejsi na scenie, więc no fajnie by było się teraz zaprezentować z nowym repertuarem. Występ na juwenaliach to brzmi tak prestiżowo i dumnie, nie? I tutaj zespoły jednak się biją o to, żeby wystąpić. Jak wy, jako starzy już wyjadacze, powiedzmy, juwenaliowi, oceniacie to rzeczywiście, ten prestiż? Pierwszy występ i można powiedzieć, że debiut w zasadzie na takiej dużej scenie. Jakieś pierwsze przełamanie lodów, no, pierwsze doświadczenia. No, i wtedy spodobało nam się granie razem. Zaczęliśmy się wtedy docierać i udało nam się przetrwać 3 lata w sumie, więc... No i taka duża scena to jest jednak coś. Fajnie się na takiej scenie gra. Całkiem co innego niż w klubie, na takiej malutkiej. Trema jest przyjemna, człowiek się tak denerwuje, bo to słychać na cały Lublin prawie, kiedy się rozchodzi. Znajomi to mówili, że no, gdzieś tutaj z akademików było, słyszeli wyraźnie, że tam się drę, tak. No. Zacząłem się po tamtym występie słuchać kolegów, bo mówili mi, że grał z metronomem, a ja tego nie robiłem. Zagrałem, posłuchałem i uświadomiłem sobie, że mieli rację. Na pewno nas to nakręciło strasznie, bo jak wracaliśmy z tych juwenali, po prostu było tak, grać po prostu, musimy grać, ale to jest świetne, te uczucia, te emocje, te hormony, wszystkie, po prostu to się wytwarza w człowieku wtedy. Więcej po prostu. Nas to napędziło bardzo, no ale jako takiej reklamy ten występ tam nie zrobił, no, ponieważ nie jest to jakby support zespołu tego głównego z tego dnia, tylko jest to support jeszcze zespołu, który supportuje inne zespoły, więc jest support supportu, więc jest to o takiej godzinie, że po prostu ktoś to nas usłyszy, ale jednak to wtedy ludzi jest, w porównaniu z tym, co jest później, to jest garstka. Podbijać wszystko, co się da, prawda? No to jest, muzyka to jest ciężka sprawa, bo muzyk nie ma łatwo, prawda? Albo jesteś sławny, albo jesteś nikim i tyle. I taka prawda. I cię nie szanują. Ale ja powiem z mojego doświadczenia, że od 9 lat się staram, próbuję i się nie zamierzam poddawać. Mogę mieć i 40 lat dalej osiągnąć sukcesu i będę dalej cisnął, po prostu, bo to kocham, to jest moje życie. Jest to trochę loteria, jakby nie patrzeć. Zespołów jest bardzo dużo, przebijają się te nieliczne. No, trzeba trafić w dobre miejsce w odpowiednim czasie, to jest takie może trochę proste, co mówię, ale no to tak to właśnie wygląda. Bo znam wiele zespołów lubelskich, naprawdę, które grają taką muzę, że mnie powala momentami, które też odkrywam do tej pory. Słucham, na przykład The Underground Man mi się bardzo podobał ostatnio. Dzisiaj akurat sobie słuchałem The Underground Man, bardzo dobry zespół. Te chłopaki na takim poziomie, że... Tak, ale że na takim poziomie są, że naprawdę na takie zespoły, ja widziałem koncerty takich zespołów w tym klimacie, na których były setki tysięcy ludzi. No, no są po 17 tysięcy wyświetleń i tak dalej, prawda? A to jest moja muzyka, to jest muzyka moim zdaniem, która powinna być już po 100 tysięcy, po milion wyświetleń, bo jest moim zdaniem ambitna i naprawdę dobra, świetna. I jest takich zespołów, jest na pęczki w Lublinie. Tylko no, mamy przesyt tak zwany muzyczny, jest tak dużo zespołów, że nie da rady, żeby wszyscy mogli być sławni. No to jest smutne, ale prawdziwe, żeby mogli osiągnąć sukces. Ja bym jeszcze mógł wymienić tutaj 2 zespoły na pewno, Vestige i Pasażera, bo to są chłopaki, którzy śpiewają po polsku, moim zdaniem nieszablonowo, na pewno nie starają się robić jakichś oklepanych rzeczy, tylko próbują czegoś nowego i chyba już za to można docenić, a że tam jeszcze wychodzi dobrze i spójnie, no to tylko pogratulować. No, uważam, że może być przepis na sukces, ale jeżeli się przesadzi i będzie się chciało to robić, no moim zdaniem zbyt ambitnie, czyli będzie się to robiło tak jakby dla muzyków, a nie dla słuchaczy, czyli żeby muzyk siadł i docenił, a nie żeby słuchacz przyszedł i się dobrze pobawił przy tym po prostu, to może być też zgubne. Więc trzeba wyczuć moim zdaniem tą granicę między ambicją i chęcią tworzenia arcydzieła, a stworzeniem czegoś takiego bardziej popkulturowego, co się przyjmie. I to właśnie mi się wydaje, że takie zespoły zdobywają popularność, które wyczują tą granicę, no albo pójdą totalnie w tą stronę popkulturową całkowicie. No tak jak to koledzy mówią, trzeba ten złoty środek znaleźć w tej całej mieszance, żeby to wszystko wyszło. Ja od siebie mogę dodać, że dla mnie sukcesem jest to, że po prostu robię to, co lubię i znalazłem ludzi, z którymi spotykam się i chcę się to tworzyć i to samo powstaje po prostu. To jest ten sposób na życie. Sukcesem w samym sobie jest to, że naprawdę się spotykamy, że się znaleźliśmy i że poza tym codziennym, często rutynowym życiem mamy siebie nawzajem i możemy tworzyć muzykę i się spełniać. To jest piękne dla mnie. I nawet jest z tym przeżyję, nie muszę na Łębnej grać, nie? Ale fajnie by było, no. Jednak, jak ktoś docenia nas, to jest jednak przyjemne uczucie. Niedawno wydaliśmy epkę, nasz pierwszy mini-album. Dzięki uprzejmości portalu lublin24.pl będzie można zdobyć naszą płytę w ramach konkursu. Naszą pierwszą płytę, mini-album, które wydaliśmy nie tak dawno, epkę. Zgadza się. A o szczegółach konkursu już niebawem.